Weryfikacja głównych kontraktów zbrojeniowych, w szczególności zamówienia na śmigłowce wielozadaniowe i na system obrony powietrznej średniego zasięgu. W przetargu na śmigłowce wielozadaniowe poprzednie kierownictwo MON wskazało na maszyny Karakal, produkcji Airbus Helicopters, odrzucając oferty zakładów ze Świdnika i Mielca należących do dwóch zachodnich koncernów. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział kilka dni temu, że ostateczne rozstrzygnięcie będzie związane z decyzją Ministerstwa Gospodarki, które negocjuje z producentami. Warunki offsetu. Dodał, że chciałby rozpisać nowy przetarg na śmigłowce, gdyby umowa offsetowa okazała się niekorzystna. O kontraktach dla wojska porozmawiamy w naszej dzisiejszej debacie poranka. Robert Walenciak, dzień dobry. A ze mną w studiu Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport. Dzień dobry, Państwu. I dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były wiceprzewodniczący komitetu offsetowego z czasów zakupów F-16 i Rosomaków. Panowie. W ubiegłym roku, gdy podpisywane były podpisywana była, był kontrakt dotyczący Karakali. Mówiliśmy w tym studiu, Wojciech Łuczak mówił konkretnie w tym studiu, że trzeba się temu kontraktowi do, do, do dobrze przyjrzeć i że mogą być z tym kłopoty. Rzeczywiście są kłopoty. W tej chwili Ministerstwo Obrony przygląda się kontraktowi i co? Wątpliwości są rozwiane. To może ja bym zostawałem do tablicy i powiem ja uważam, ja chcę wrócić do sprawy, która powoli zaciera mrok dziejów, mianowicie 21. 21 kwietnia, kiedy pan prezydent ogłosił takie rozwiązanie, że wybór padł na produkt Airbusa, mówię o latającym, no ale to wszystko tak naprawdę, proszę państwa, jest jakimś cieniem, natomiast w prawdziwym świetle być, powinno być rozwiązanie dotyczące obrony przeciwlotniczej, bo to dzisiaj w wersji, której pan minister, pano, pano, panowie, Ministrowie byli w, przed jeszcze upadkiem poprzedniego rządu, przed, przepraszam, nie upadkiem, tylko przed, przed końcem poprzedniego rządu panowie ministrowie byli w Waszyngtonie i okazało, że by, będziemy musieli za opcję, którą wstępnie wybraliśmy ustami pana prezydenta Komorowskiego jeszcze 50 miliardów mhm. złotych, czyli dwukrotnie więcej niż jest pieniędzy na to zarezerwowane. Sprawa śmigłowców też jest w tej, w tej chwili nieformalnie. Znaczy, nie, nie, oczywiście nie, nie mamy prawa dociekać. Natomiast przeciek, z przecieków wiemy, że ta, ta kwota również wzrosła. Pan, przypominam, że miało to być 13 miliardów. Tak. Ta kwota wzrosła procent, mocno. No? I mało tego są wątpliwości. Ja powiem tak, z wedle tego, co, wedle prawideł tego przetargu, bo to był przetarg, natomiast rozwiązanie, rozwiązanie na system obrony przeciwlatniczej przetargiem być nie mogło, bo zostali przeciwnicy po prostu wykluczeni z gry arbitralnie przez inspektorat uzbrojenia. Natomiast i w ten sposób wygrała jedna z firm amerykańskich. A w przypadku śmigłowców to była rywalizacja. Były ostre warunki. Ja miałem ogromne wątpliwości co do tych warunków. Miałem ogromne wątpliwości co do słuszności postępowania w takiej sprawie i tego nie kryłem, ponieważ podstawowa moją wątpliwością jest to, że jedna platforma nie spełnia, jedna platforma wiropłatowa. Tak mówimy w lotnictwie, a wiadomo, mhm. jestem wydawcą Skrzydlatej Polskiej, trochę się na tym znamy. Jedna platforma wiropłatowa nie spełnia wymagań absolutnie uniwersalnych. To znaczy, jeden, inaczej powiem Państwu. Jeden śmigłowiec nie może być jednocześnie znakomitym, znakomitą maszyną do zwalczania okrętów podwodnych, do patrolowania Bałtyku, do ratowania rozbitków, a chcę powiedzieć Państwu, że dzisiaj ratują rozbitki śmigłowce przeciwpodwodne, ponieważ już się kończy resurs i możliwości tych, które były używane. Lotnictwo marynarki wojennej jest w tragicznym stanie technicznym i wymaga błyskawicznych decyzji. Potem mamy ten sam. Ten sam platformę jako konia roboczego wojsk lotniczych, jako maszynę transportową wojsk lądowych i, i tak dalej, i tak dalej. Moja, nasze, nie tylko moje, ale nasze środowiska lotniczego wątpliwości dotyczyły jakby warunków rozpisania tego przetargu, zadań które postawiono tym, którzy się ubiegali o ten przetarg. No i także, ale tak sobie to z siłą inercji szło. Nikt tego specjalnie nie kontrolował. Potem tak sobie doszło do finału, i w finale okazało się, że, w, że w, wedle wytycznych, które były rozpisane, to ta maszyna akurat spełnia te wymagania i została przyjęta. Natomiast dzisiaj wiadomo, że tych śmigłowców potrzeba znacznie więcej. Była, była taka konferencja śmigłowca niedawno, na której Okazało się, że potrzeba 300 nowych śmigłowców. Nie 70, 50, 60, czy tam ileś, ale 300. Takie są potrzeby. Mało tego, ten przetarg nie przyniesie rozwiązania w najważniejszej rzeczy. Proszę Państwa, nasi żołnierze w Afganistanie i w Iraku korzystali z ciężkich śmigłowców amerykańskich, nie powiem jakich, żeby nie reklamować, wielowirnikowych, które podnoszą w górę. To jest coś, przepraszam, ale tłumaczę z angielskiego, czyli inaczej, pod, podnoszą w górę, pionowo, dość znaczny ciężar, dużą liczbę żołnierzy. Takich śmigłowców w ogóle w tym przypadku, te przetargu nie ma, a one są, przynajmniej 10 takich ciężkich śmigłowców są, jest nam potrzebnych, dlatego, żeby błyskawicznie przerzucać różne, różne siły, żołnierzy, sprzęt i tak dalej. Czyli, reasumując, ten przetarg został przeprowadzony do końca na podstawie wadliwie skonstruowanych wymagań. Wadliwie i to wszystko, widać to widać to goły Okiem. Według tego przetargu wyłoniono zwycięzcę zgodnie z tymi wadliwie rozpisanymi warunkami i ten, no moim zdaniem, ten zwycięstwa według, zwycięstwa według tych wymagań został prawidłowo wyłoniony. Jednocześnie bardzo demonstrowali wówczas związkowcy ze Świdnika i Mielca. I mam pytanie do pana Wojciecha Szewko: Ile w takich przetargach jest polityki, a ile, ile spraw militarnych, a ile spraw związanych z gospodarką? Czy ja chciałem akurat, jeżeli chodzi o te przetargi, to chciałem przypomnieć, co przecież dość jawnie krążyło i na korytarzach sejmowych, jeszcze w ubiegłej kadencji, a i w mediach, że przecież chodziło o to, żeby rozdać Amerykanom obronę przeciwlotniczą, a Francuzom helikoptery i zdaje mi się jeszcze Niemcom okręty, okręty podwodne. podwodne. Tak jest, to było tego <grym> typu rozdawnictwo. Więc tutaj odpowiedziałem chyba na wszystkie możliwe <grym> pytania, jeśli chodzi o prawidłowości bądź braki. Ja ale, pamiętam ale tylko jeszcze... jeszcze... pani Wojtku, bo, bo, bo to jest <grym> bardzo ważna że żeby... przecież ta, to jest a e, e, tak się na, w cywilizowanym świecie nie odbywa. Tak, tak, tak się, znaczy e, Musi, znaczy rozszerzamy w ten sposób granice cywilizacji poza Afrykę Środkową również. Dokładnie. tak I rzeczywiście według takich kryteriów mniej więcej postępował Mon. Ja czytałem akurat, bo do Sejmu trafiły w ubiegłej kadencji protesty za wszystkich oferentów akurat. na to. Ja się nie, 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 nie udaję nawet przez chwilę, że znam się na śmigłowcach, w związku z tym w ogóle się nie będę odnosił do tego, czy one są dobre, złe, latają. Pionowo, poziomo czy podwodnie. Natomiast z całą pewnością, jeżeli ja czytam w tym proteście, to przecież to jest źródło wiedzy, a nie. Przecież te wszystkie dokumenty są oczywiście utajnione, szczególnie te, co ciekawsze, dotyczące tego, jak przebiegał ten proces przetargowy. Ale tam w tych protestach czytałem między innymi coś takiego, że oto zażądano od zarówno Sikorskiego, jak i od Augusty, czyli od Świdnika i od Mielca zażądano offsetu. Tyle tylko, że nie można żądać offsetu od firmy, która jest polska i która w Polsce ma fabrykę. Bo to znaczy, że to, i to jest niezgodne z ustawą offsetową. I te firmy oświadczyły, przynajmniej tak jak mówię, bazuje na tym, co przeczytałem. I te firmy oświadczyły, że one przecież mają fabrykę. Nie można od polskiej firmy żądać, tak. bo to jest polska firma, polski zakład, który składa tą ofertę. Abstrahując od tego, ile ma udziałów zagranicznych. Natomiast no, francuska... No akurat nie ma zgody z panie, mojej strony, ponieważ panie, to są że... zagraniczne koncerny. No ale składały jako firmy polskie. Dwie i składała firma zagraniczna. W związku z tym, jeżeli ustawodawca nie przewidział, a nie przewidział takiej sytuacji, to nie może, bo tak samo nie mógłby zażądać na przykład offsetu od bumaru. Na przykład, żeby daleko nie szukać. W związku z tym. Nie i to było, i to Polska było, grupa Zbrojeniowa. Ja, tak, od polskiej grupy zbrojeniowej jeszcze lepiej państwowej. W związku z tym to było podstawą jak gdyby mhm. protestów. I ja rozumiem, że jeżeli to się potwierdzi, no bo to jest tylko protest jednej strony, tam mogli tak. napisać dowolne rzeczy. Jeżeli by to się potwierdziło, to znaczy, że to doszło do złamania ustawy offsetowej jako takiej. Ale zupełnie odrębną kwestią jest kwestia. Bo my rozmawiamy, jak gdyby, o takich rzeczach bardzo sensacyjnych, takich była mm -hmm. afery taśmowej 2. I być może rzeczywiście mądry dojdzie do wniosku, że coś tam było nieprawidłowo w samej procedurze. Tym bardziej, że pamiętam, że posłowie PiSu dość mocno protestowali przeciwko temu przetargowi, właśnie podnosząc między innymi te argumenty, o których powiedziałem. Natomiast zupełnie odrębną kwestią jest zakupowanie uzbrojenia i, i to, jakim celom to służy. No, Cel oczywisty to jest cel zbrojeniowy, prawda? Potrzebujemy z jakiegoś powodu, zakładamy, że dokonujemy racjonalnych zakupów uzbrojenia, identyfikujemy jakieś zagrożenie. W związku z tym, odpowiadając na to zagrożenie, wyposażamy armię w dany sprzęt, przygotowujemy całą taktykę, strategię, szkolenie żołnierzy itd. To jest jak gdyby jedna zupełnie jakby odrębna kwestia. Natomiast. To, o czym warto dyskutować, to jest to, jaki skutek ma mieć zakup tego uzbrojenia dla gospodarki danego kraju. I Polska jest oprócz chyba kilku bantustanów i państw Czwartego Świata, bo Trzeci Świat jest już za inteligentny, jest jednym z nielicznych krajów, który robi wszystko od wielu lat, żeby zakupować w ten sposób sprzęt, żeby nie rozwijać swojego przemysłu zbrojeniowego. Tak naprawdę, ostatnią umową, i to wcale nie twierdzę, że. Był to jakiś majstersztyk. Ale ostatnią umową, która w jakiś sposób dała zdolności polskiemu przemysłowi, to była umowa rzeczywiście o przez Rosomaka, choć popełniono tam również wiele karygodnych błędów. Natomiast wszystkie pozostałe tak naprawdę eliminują polski przemysł zbrojeniowy, a w moim przekonaniu przede wszystkim polską naukę i myśl techniczną, zbycia jakimikolwiek aktorami na rynku międzynarodowym. Dlatego, ponieważ prawie w każdym kraju. Zachodnim stop, 50, no, stop 100 powiedzmy na prawie 200 mm. krajów na świecie. Zasada jest taka, że przede wszystkim próbuje się zamawiać maksimum uzbrojenia we własnym przemyśle. Dlaczego? Dlatego, ponieważ przecież, przecież taki czołg, ba, traktor, samochód, to są tysiące części, to są tysiące rozwiązań, to A, są set, tysiące no. setki, nawet setki nawet. Yy, Zakładów kooperujących. Jeżeli my będziemy kupowali wszystko za granicą, to to powoduje automatyczną degradację przemysłu zbrojeniowego, a w związku z tym degradację polskiej nauki trwałą i nieodwracalną. Proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, we Francji właśnie, Caracalle, Airbus, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii przemysł zbrojeniowy jest podstawowym kołem napędowym wysoko innowacyjnych przemysłów. Oczywiście, to nie znaczy, że Polska jest zdolna w ciągu 15 minut wytworzyć sobie własne baterie Patriot, ale jeżeli nie będzie zamawiała większości albo nie będzie stawiała warunków, np. dotyczących lokalizacji, że 50, 60, 80% danego wyrobu musi być docelowo wytwarzane w Polsce, to oznacza, że my w tym momencie stajemy się konsumentem netto. Wszystkich innych technologii. Mogę, L mogę tutaj w tym <noise> momencie <głos> skomentować tak. No, cała pełna zgoda, natomiast ja dam taki przykład. Mamy ostatnio wicepremier Morawiecki zwołał posiedzenie szefów polskich firm zbrojeniowych, państwowych i dwóch prywatnych, tylko odwiedzie obecne. I te dwie firmy prywatne mniej więcej e, trzy razy więcej eksportują niż te wszystkie firmy państwowe razem wzięte. Mało tego, nie wiem czy o, Państwo wiedzą, dronu, żeby podsumować to, co powiedział Pan Wojtek, że, jaki jest bilans naszego eksportu specjalnego, czyli uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Otóż, proszę Państwa, w ubiegłym roku było to 395 milionów euro. Euro. To jest mniej więcej tyle, ile Chorwacja eksportuje. Tak, e, ktoś powiedział, że przemysł kapeluszniczy chyba e, więcej daje z tego wszystkiego. To jest efekt właśnie tego, o czym tak. mówimy. Mamy, tak. proszę Państwa, produkt, który jest kupowany przez 32 kraje świata. 32 armie używają polskiego zaawansowanego produktu prywatnej firmy. Nie chcę jej reklamować. No, są ale... te drony, w rozumiem, prawda? Nie chcę mówić. W każdym razie, w każdym razie związane ja jest to z, z czymś, co jest absolutnie dzisiaj na polu walki nieodzowne. Management System, czyli system zarządzania polem walki, łącznie z armią amerykańską. Kontener dowodzenia, kontener dowodzenia obszarem bezpieczeństwa Zatoki Meksykańskiej jest pokazywany na stronach internetowych Coastal Command amerykańskiego dowództwa obrony wybrzeża, właśnie z polskim, z czymś, co jest polskim, polską technologią. W Polsce sztab generalny i parę innych instytucji uznały ten system, cytuję, za przestarzały. I w związku z tym wstrzymano no. Mówię, teraz już chcę, bo mnie to irytuje, więc z otwartym tekstem. Chodzi o prywatną ożarowską firmę WB Electronics i, i, i firmę i system FONET. FONET jest najnowocześniejszym, jeśli chodzi o koszt efekt na świecie, systemem komunikacji głosowej w kontenerach, w wozach bojowych na świecie. Armia szwedzka, armia amerykańska i tak dalej. W Polsce został uznany i e, za nieperspektywiczny i wstrzymano jego realizację. To jest po prostu to skandalicznie. No ja, 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 ja uważam, pomoc. że mamy dwie firmy prywatne, które są na bardzo wysokim poziomie technologicznym i, i, i istotą, nieważne jest to, czy to jest firma państwowa, czy prywatna, dobrze zorganizowanych organizacjach państwowych, pe, premier, prezydenci, ministrowie wspierają rękami i nogami Może. na całym Może. świecie ofensywę takich firm. W Polsce hmm. przypomnę, że ja bardzo lubię tego premiera Cimoszewicza, ale premier Cimoszewicz nie chciał się sfotografować w Malezji na tle polskiego Czołgu, bo twierdził, że nie jest handlarzem śmiercią. No, Mój Boże. Jest taka różnica. To jest, to jest debata poranka. Rozmawiamy o kontraktach zbrojeniowych, tych, które były zawarte w ubiegłym roku i które dzisiaj są prześwietlane. Moimi gośćmi są Wojciech Łuczak, wydawca magazyna, magazynu Raport, oraz dr Wojciech Szewko, były wiceprzewodniczący Komitetu ofsetowego z czasów zakupu Rosomaka f 16 Rozmawiamy o kontraktach zbrojeniowych zawartych w ubiegłym roku. I panowie, 50 miliardów to jest koszty tarczy, podobno ma być jeszcze większy, 13 miliardów to jest koszt karakali, też ma być jeszcze większy i teraz pytanie, no, czy te pieniądze można byłoby z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiej nauki, Zainwestować no, w sposób bardziej racjonalny. Bo... To jest wszystko w, w spowodowane wadliwym systemem zakupowym, wadliwym systemem podejmowania decyzji. Chorym. Wszystkie kraje dookoła, które y, śledzimy jako te przykładowe, zbudowały sobie agencje do spraw uzbrojenia, urzędy do spraw uzbrojenia. Szwedzki Urząd do Spraw Uzbrojenia perfekcyjnie działa. A we francuskim zatrudniony, zatrudnionych jest ponad 10 tysięcy ludzi. Y, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że. Że polski przemysł zbrojeniowy nie ma od wielu, wielu lat, to jest cud boski, że oni przetrwali, naprawdę, dlatego, że czy państwo sobie zdajecie, że nie ma sprawnie działającego systemu analizy rynkowych, analiz rynkowych na świecie? Kiedyś było Biuro Analiz Rynków Uzbrojenia Baru w Monie, zlikwidowano, już wielu lat pan minister, panowie ministrowie, urzędnicy podejmują decyzję na czuja, ponieważ nikt nie, ma, nie, nie, nie doradza nie mówi, co, jakie są trendy. Ja się bardzo cieszę, że nas czytają, bo my spróbujemy to analizować na własną, na własną rękę za pomocą Proszę. naszych korespondentów. Natomiast nie ma takich analiz rynkowych. Dam taki przykład, bo to jest chyba najśmieszniejsza historia z, ostatnich, z ostatniego czasu. Otóż jest huta stalowa Wola, dobrze zarządzane, sprawnie, sprawnie produkujące i, 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 i działające przedsiębiorstwo, które Prowadzi program HOMAR, który ma nam dać... System artyleryjski, rakietowy mogący razić wroga na, 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 na odległości do 300 km, może ponad 300 km, i to idzie. Natomiast ma, otóż huta stalowa wola zbudowała system moździerza e, e, automatycznego Rak. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych na świecie, e, jeśli nie najlepszy w tej chwili, system wieżowy, automatyczny, znacznie lepszy od całej konkurencji światowej. No i proszę sobie wyobrazić, że e, huta stalowa wola przetrwa do marca, ponieważ nie, nie podpisano z nią porozumienia na produkcję moździerzy samobieżnych rak. Dlaczego? Ponieważ jeden z pojazdów, który został jej na siłę włożony jako pojazd rozpoznawczy, nie spełnia w tej chwili warunków. Otóż jest to zaadaptowana ciężarówka, która powieździe na pole, a to ma być pojazd rozpoznania artyleryjskiego, powieździe na pole, bo jest opancerzona zgodnie z wymogami, łamie sobie osie. I teraz to, zarzut jest taki no panowie, no wasz system nie spełnia, nie spełnia naszych warunków, nie przeszedł badań kwalifikacyjnych i technicznych, łamie się wszystko, no ale na to Huta mówi tak, no ale przepraszam bardzo, ten pojazd nie jest nasz, został nam wrzucony do tego programu sztucznie, a, a, odpowiedź, tak słyszałem jednego z panów ministrów, jeśli nie najważniejszego jest taka, panie prezesie, jak, zro... starajcie się, pracujcie, jak zrobicie to, my kupimy. Pro, 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 projekt ten zakłada, że wszystko, zawsze wszystko odpowiada Huta Stalowa Wola, ale za ten pojazd akurat nie. I on nie może być dopracowany przez Hutę Stalowa Wola. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są mnożone kruczki prawne, żeby własnych systemów naprawdę doskonałych nie kupować, ale po to tylko, żeby po prostu kupować za granicę. No nie wiem na czym to polega, ale wymaga to, ponieważ nowy rząd przyszedł z hasłami uzdrowienia, ja obczekuję, że cały ten system zostanie Naprawiony, ponieważ mogę na palcach jednej, jednej, proszę Państwa, ręki wymienić programy, które idą w miarę, w miarę poprawnie i w miarę przyniosą efekty. Prowadzący wymienił system, system Wisła. Jest to największy na świecie w tej chwili projekt, który kubaturowo i, i, i zasięgowo i finansowo, który może dać, może dać niesamowicie ważne efekty finansowe, ale a my Przede wszystkim amerykańskiej firmie, która się stara o polski, o, po, o polski rynek. Dlaczego? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych odbywa się podobny przetarg. Zacznie być ta rywalizacja bardzo ważna i uzyskanie polskiego zamówienia pozwoli koncernowi amerykańskiemu być na dobrej pozycji startowej w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe koncerny amerykańskie protestują, no bo jak to jest? Wspierany pieniędzy polskiego podatnika, a tutaj mnie, no będzie to też przedmiotem debaty w Waszyngtonie. Ja uważam, że to jest wszystko kompletnie chore. To, co my obserwujemy i wymaga kompletnego, kompletnej sanacji, jeśli e, e, można się posłużyć tym tym, tym Wojciech, Wojciech, na temat wydawania pieniędzy zbrojeniowych. 50 miliardów tarcza, 13 miliardów karakale. No wiadomo, że musimy mieć, znaczy tak twierdzi, twierdzi Mon. Pojawiały się takie pomysły w, ubiegłym, w ubiegłej kadencji, zgłaszane przez opozycję, która w tej chwili rządzi, w związku z tym Mam nadzieję, że być może tak się stanie, żeby nawet wprowadzić, jeżeli już się inaczej nie da jakieś algorytmy do samej ustawy tej zbrojeniowej, która przecież daje 30 miliardów złotych praktycznie rocznie w tej chwili dla armii. Tak, żeby wprowadzić algorytmy dotyczące zakupów uzbrojenia po prostu, o, bo, bo inaczej, na urzędniku nie da się inaczej wymusić niż tylko i wyłącznie ustawą i rozporządzeniem pewnych zachowań. Znaczy mamy już takie doświadczenia 25-lecia, że po prostu część z tej, z tej produkcji, z tych zamówień trafiała do polskiej nauki, polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja mogę przywołać, jeżeli już opowiadamy mm. o takich ciekawych. Pamiętam 10 lat temu, notabene na, posiedzy... na takim spotkaniu w Polskiej Akademii Nauk, dostał pewien pan profesor nagrodę od Polskiej Akademii Nauk, nawet więcej, chyba 15 lat temu, za wymyślenie takiego GPS-a, który działa pod wodą, w kopalniach. To był taki zestaw bodajże żyroskopów laserowych, który się jeszcze autokalibrował według momentu obrotowego Ziemi. Ja pamiętam, że to byli profesorowie z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy wyłożyli własne pieniądze, ogromne pieniądze zresztą. Zresztą jak dla nich, jak dla naukowców, i potrzebowali jakiś dosłownie groszy na rozwinięcie tego prototypu, który był funkcjonujący, wiesz, taką normalną produkcję przemysłową. Pamiętam właśnie opowieść tego profesora, no w dużym gronie w sumie, bo to przecież Polska Akademia Nauk, gdzie mówił, mówił właśnie o tym, jak zareagowano. W KBN, zdaje mi się, dostali wtedy dwie entuzjastyczne recenzje, jedną, że to w ogóle nie ma czegoś takiego na świecie, więc nie działa. No nic dziwnego, bo właśnie to wymyślili. Potem. Powie, o właśnie opowiadał ten pan profesor, jak poszedł do tego departamentu odpowiedzialnego za uzbrojenie, tam z drugiej strony on mówił, ale to był, to, to był dźwięk nie komunikat, bo komunikat wywołuje jakąś reakcję. Tutaj nie było ani zrozumienia, ani reakcji. I oni później chodzili, właśnie szukali po rynku, szukali prywatnych inwestorów, chyba nie wiem, czy im się udało. A kilka lat temu przeczytałem o tym, że właśnie w Stanach Zjednoczonych właśnie wynaleziono coś takiego. Oczywiście wynaleziono. No, ale to jest właśnie przykład na to, jak <sum> można zmordować własną myśl techniczną. Dlatego, ponieważ musimy pamiętać o tym, że oprócz tej podstawowej funkcji, czyli ja bym chciał, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, czyli obrony terytorium, wyposażenia armii, wyposażenia własnej armii. To również przemysł zbrojeniowy jest znakomitym motorem. No ale po pierwsze Wojciech, przy, nie, przepraszam, że przerywam, że kolejni Wiemy, ministrowie, kolejni ministrowie obrony mówili, że nie są ministrami przemysłu zbrojeniowego. Więc przypo, przypomnijmy w każdym bądź razie, no to właśnie to jest ten problem w Polsce, bo ja chciałem jeszcze, tylko jeszcze dokończę tą myśl, że przemysł zbrojeniowy jest znakomitym motorem napędowym dla całego eksportu. Jest tak, że jeżeli wygrywa firma zbrojeniowa jakiś przetarg w danym kraju, to również inne firmy jakby podczepiają się pod te kontrakty, ponieważ jest to, zakupy uzbrojenia hmm. są zwykle bardzo drogie, Wymagają zaangażowania państw, rządów, w związku z tym pojawia się, tak jak u Francuzów, wszędzie możliwość sprzedaży również innej produkcji, mm. nie do końca zbrojeniowej. A po drugie, jeśli mówimy już o roli polityków, to ja bym chciał powiedzieć, że ja obserwuję, że ja się specjalizuję naukowo w tej chwili, po prostu um, próbuję się habilitować w, na, z Bliskiego Wschodu. I obserwuję, ponieważ Bliski Wschód jest wdzięcznym miejscem do sprzedawania broni, obserwuję, kto sprzedaje jakie ilości broni. Po pierwsze, prezydent Hollande nie ma żadnego e, problemu z tym, żeby. Być największym sprzedawcą przemysłu zbrojeniowego francuskiego. I on po prostu od kraju do kraju jeździ i sprzedaje produkty francuskiego produktu zbroj przemysłu zbrojeniowego. Wielkie, w tej chwili wielkie kontrakty w Arabii Saudyjskiej na sprzedaż myśliwców. Sprzedał również chyba 9 reaktorów atomowych, ale to, jądrowych, ale to już jest odrębna sprawa. W Egipcie, w Iraku, wszędzie tam, gdzie się pojawia Hollande, chwilę później podpisywane są wielkie kontrakty zbrojeniowe. Przecież eksport i to są miejsca pracy we Francji. Nie ma, jeżeli już ostatnio obserwuję taką firmę, bo bardzo często się po prostu pojawia właśnie w Iraku, w Afganistanie, w, w, no w Syrii to nie, ale powiedzmy w Libanie, w Egipcie, pojawia się taka czeska firma, ona się baje, że nazywa Excalibur. I ona co chwila jest pokazana, jak oni sprzedają 50, 100, 200 czołgów, transporterów opancerzonych, no właśnie do tych krajów. Notabene ktoś nawet mi na Twitterze napisał, nie jestem w stanie tego zweryfikować, że część z tego to jest jakiś złom kupowany również z Polski, remontowany w czeskich zakładach i sprzedawany jako to jest czeska od, odmalowany. Firma. To faktem. jest czeska firma, która doskonale sobie radzi. Na... Ale znaczy, robi, 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 nasi, znaczy jest na tych rynkach, na których byli zawsze Nasi partnerzy są znani ze znakomitych interesów, ze znakomitego wsparcia, ale dam inny przykład. Otóż niedawno, <coughs> państwo znacie takie pojazdy amerykańskie z firmów, Wojenny Humvee. Otóż rozstrzygnięto w ubiegłym roku przetarg amerykański na następcę tego, tego pojazdu z możliwością produkcji 60-70 tysięcy do. 100 tysięcy pojazdów, to jest ogromna liczba. E, proszę Państwa, wygrała firma Oszkosz, i e, te pojazdy są, zostały fabrycznie wyposażone, i ten system wygrał. E, w system komunikacji wewnętrznej e, Harisa, e, przy czym Haris na wyraźne polskie zlecenie podaje: under Polish license, mhm. w, według polskiej licencji, to jest 50 do 100 tysięcy zestawów FONET, które mogą wejść do armii amerykańskiej, już wchodzą powoli, bo ten po, pojazd wygrał są protesty jeszcze, ale protesty zostały odrzucone i wielka, globalna korporacja elektroniczna Harris produkuje fonety, polskie fonety, te ożarowskie fonety na licencji polskiej. Niedawno tego na ich stronach nie można było się doczekać. Ożarów zagroził procesem, wprowadzili biało-czerwona flaga under Polish license. I teraz jest sytuacja, proszę państwa, paradoksalna. Mianowicie polskie, polski polski MON, polski Sztab Generalny uważa ten system za przestarzały i, i zaleca mhm. demontaż ewentualny. Natomiast Amerykanie produkują na licencji i wprowadzają do swojego najnowszego pojazdu. To jest jeden z fantastycznych przykładów, jak potrafimy promować swój przemysł. Efekt jest taki, że firmy, które dobrze prosperują, mają dobrze technologii. To jest oddzielna sprawa, Panie Wojtku, dlatego że nie dbano latami o rozwój technologiczny, między innymi tej części państwowej. Natomiast Natomiast firmy prywatne inwestują, firmy prywatne budują nowe elementy, i one mówią tak. Nie, nie, Polska armia jest małym elementem tylko tego wszystkiego. My sprzedajemy 34, 30, 40 najgorsze. krajów świata. My sobie damy radę. Tylko, Natomiast naj, Tylko, że najgorsze przy sprzedaży przez prywatną firmę jest to, że za każdym razem za granicą pytają, a kupuje wasza armia? Nie. Mm -hmm. No, no, no tak w, Akurat tutaj w przypadku ale kupuje panowie, i wycofuje. Ale powiedzieliście bardzo istotną rzecz. To jest że nie Normą w, w krajach cywilizowanych są komitety Zakupu uzbrojenia. Urzędy do spraw uzbrojenia. Do spraw uzbrojenia. Albo uzbrojenia. agencje. Albo agencje. Dobrze u nas, wyspecjalizowane, u nas, niepodlegające fluktuacji politycznej, które prowadzą dany system uzbrojenia od momentu jego złożenia zamówienia aż po złomowanie. No dobrze, a dla w, w Polsce rozumiem, robi to departament w Monet. Nie, czy? u nas jest inspektorat uzbrojenia. Jest to kolejne wcielenie różnych różnych ciał, które podejmują decyzje. De, inspektorat uzbrojenia, który jest obwarowany bardzo licznymi. Ja chylę czoło przed urzędnikami, którzy tam pracują, natomiast niektórzy są niesprawni i to wyraźnie niesprawni. I a ci, którzy. Pan którzy. Znaczy, e, nie ma słucha, więc może pan po nazwisku. My nic. My nic nie możemy, ponieważ jesteśmy ograniczeni. Dam tam kolejny przykład i proszę bardzo, chcecie przykładów, chcecie nazwisk, proszę bardzo. Jest doskonale prowadzony, polski, jedyny Polski morski program doskonale prowadzony okrętu przeciwminowego, niszczycielami nowoczesnego ze stali a magnetycznej kormoran 2. I teraz mamy taką oto sytuację. Hormoran 2 jest już zwodowany, jest już na wodzie, ze stali małomagnetycznej. Jest to moim zdaniem jeden z najnowocześniejszych na świecie okrętów w tej technologii. Żeby państwu dać e, świadomość tego, co to jest, to jest tak, że Hala jest absolutnie odizolowana od jakichkolwiek przedmiotów z metalu magnetycznego, ponieważ wniesienie klucza do środka tworzy jakby strukturę magnetyczną, która zmienia całkowicie pole magnetyczne tego okrętu. A po co jest mało magnetyczny? Po to, że są miny magnetyczne. To jest, po, to jest okręt do walki z minami. I teraz mamy pierwszy okręt, on będzie przechodzi w tej chwili próby. Natomiast zespół spawaczy, którzy mają licencję na spawanie stali mało magnetycznej, to są to jest wysoko wyspecjalizowana grupa 30 osób zebrana w stoczni montowej w Gdańsku i oni czekają. Czekają na próby, na próby tego pierwszego okrętu, a można by było zaoszczędzić pieniądze i już rozpocząć konstrukcję drugiego i trzeciego kadłuba, ale nie, czekają, a czekać, a ludzie, którzy mają licencję na pra pracę ze stalą ma małą magnetyczną są po prostu rozchwytywani w Europie. Ta grupa się rozleci, będziemy ponownie ją tworzyć za wtedy kiedy opłynie ten okres prób, bo trzeba trzeba ten okręt wypróbować. I wedle przepisów dopiero pr, e, e, pozytywny okres tych prób tego pierwszego okrętu, on był budowany według wszystkich zasad, najnowocześniejszych zasad europejskich, łącznie z zasadami e, czystości środowiska i tak dalej. I każdy etap prób był nadzorowany przez polski rejestr statków, specjalną, specjalną cywilną, e, wojskową procedurą. I to zostało już, e, każdy etap został podpisany i przyjęty. Teraz będą próby wojskowe. I dopiero po próbach Wojskowych, będzie można uruchomić produkcję drugiego i trzeciego zakontraktowanego okrętu. W tym czasie rozpierzchnie się ta grupa spawaczy, trzeba będzie ich na nowo szkolić. Koszty podrosną. Tak to mniej więcej wygląda w naturze. Nie można żaden z urzędników inspektoratu Uzbrojen nie podejmie decyzji, bo, to, bo ma świadomość, że straci głowę, ponieważ przepisy stanowią, że dopiero po próbach można uruchomić kadłub numer 2 i 3. Schala ta właśnie do budowy struktur małomagnetycznych jest pusta. I mniej się nic nie dzieje. Spawacze czekają, albo już odlecieli, albo do Norwegii, albo do Holandii. I tak będziemy działać, jak, jak, jak powinien być skonstruowane to ciało, które decyduje o uzbrojeniu, decyduje też o tym, ile o, o sprawach offsetu, również, prawda? Bo inaczej trudno to sobie wyobrazić, by było to nowoczesne nie, nie, i skuteczne. Znaczy, to, 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 znaczy to musimy te, te sprawy absolutnie oddzielić. Znaczy, pamiętajmy, hmm. że offset generalnie, czym, czym jest offset? No, offset jest pomysłem, jest wymuszeniem. Offset jest pomysłem hmm. wymyślonym dla krajów szczególnie biednych w których istnieje zasadniczy opór społeczny przed wydawaniem tak wielkich pieniędzy, jak pieniądze na zbrojenia, na, no właśnie na sprzęt zbrojeniowy, na, 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 na zakup jakichś czołgów, samolotów i tak dalej. W związku z tym wymyślono taki pomysł właśnie takiej instytucji Offset, po to, żeby zmuszać producenta do reinwestowania pieniędzy w danym, na danym rynku. No ale to przede wszystkim do, powinno dotyczyć i dotyczy takich krajów, które nie posiadają żadnej własnej myśli technicznej, żadnego własnego przemysłu. No, Polska po posiada, prostu jest, prawda? Jest zmuszony po prostu do zakupowania wszy całego sprzętu poza granicami. Polska po chyba wygaszeniu tych swoich własnych pomysłów lotniczych, chyba tylko i wyłącznie nie, nie dysponuje no, w tej chwili Proszę Państwa, tak. to co pan Wojtek powiedział, to jest czysta, czywa prawda. W tej chwili na polu gry, bo mówimy świdnik, mielec, i tak, dalej, są de facto przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce, działające w Polsce. Tak, przedsiębiorstwa jest... reprezentujące wielkie korporacje zagraniczne. jeśli chodzi o mielec, to największy na świecie, koncern lotniczy Lockheed właśnie przejął Sikorskiego i będzie prowadził w Polsce nową kampanię z nową siłą. Natomiast co nam zostało z lotniczych przedsiębiorstw? Z wojskowe zakłady lotnicze, remontowe w Łodzi, które miały właśnie montować te Karakale i w Bydgoszczy, które prowadzą, prowadzą w Warszawie Czyli działania jest? silnikowe. To są wojskowe zakłady. Natomiast zakłady lotnicze i łącznie z Okęciem. Okęcie jest Airbusa w tej chwili, proszę państwa. Czyli polski produkt, mianowicie Orlik PZL-130, samolot szkolno-treningowy, należy do koncernu Airbusa. Puszczyk, nasz, dumni byliśmy z, z naszego Puszczyka, śmigłowca, śmigłowca szkolnego, tra, małego, jest w tej chwili w gestii Agusty Westlanda ze Świdnika. I tak dalej, i tak dalej. Bryza, która, ma, mało kto, proszę Państwa, zdaje sobie sprawę, że bryza jest elementem działania amerykańskich sił specjalnych. Jest jednym z kluczowych elementów, nikt nic o tym nie mówi, ale te specjalne operacje w Ameryce Łacińskiej czy w, na Bliskim Wschodzie są realizowane za pomocą bryz wyprodukowanych w mielcu. To jest element. Mamy wiele jest... na pewno znakomitego sprzętu, ale jeszcze spróbuję odpowiedzieć na to choć jednym zdaniem, na to pytanie. Tak, tak. Otóż po pierwsze, powinniśmy oddzielić zasadniczo sprawę offsetu, który powinien obowiązywać przede wszystkim w tych dla tych zakupów, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie realizować w kraju ze względu na wieloletnie opóźnienia. Mhm. Oddzielić to całkowicie od zapotrzebowania polskich sił zbrojnych, dlatego ponieważ to jest czymś innym jest zakup uzbrojenia, czyli wybranie tego, co jest najlepsze dla polskiej armii w naszych warunkach geostrategicznych, a czym innym wspieranie polskiego przemysłu. To muszą być trzy elementy, które muszą ze sobą współgrać. Nauki, jeszcze znaczy, polskiej nauki mamy, mamy w związku z tym tak naprawdę ministra nauki, ministra odpowiedzialnego obecnie za rozwój i ministra obrony narodowej. I to pokazuje tak naprawdę przynajmniej instytucjonalną, kon znaczy instytucjonalną konstrukcję, z której Powinien, powinno powstać ciało oceniające tego typu projekty. Z A przepraszam być... słowo. A sprzemy zbrojeniowy, Wiemy? proszę Państwa, jest, nadzór jest podzielony przez między trzy resorty. Mon skarb i, i, i w tej chwili roz, rozwój. Mhm. A mamy jeszcze właśnie, jeszcze dodatkowo to jest Ministerstwo Skarbu, który nadzoruje, które jest Właścicie. właścicielem polskich, polskich zakładów zbrojeniowych. Masz. Natomiast tak czy inaczej powinna powstać coś takiego, jak. Pewna wizja, strategia kolejna zapewne rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. I to, I to stworzona w ten sposób, żeby ona odpowiadała z jednej strony, oceniała rzeczywiste możliwości bądź przyszłe możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej nauki. A z drugiej strony, to powinna właśnie tego typu strategia, taki pomysł powinien się zderzyć z zapotrzebowaniem, konkretnym zapotrzebowaniem armii. Jestem przekonany, że armia ma taką wiedzę, wie, czego potrzebuje. Natomiast Powstaje pytanie, czy minister nauki ma wiedzę o tym, czego potrzebuje armia, i czy na przykład programy w NCBR-ze i programy również wieloletnie, które są wpisywane później na przykład w środki Unii Europejskiej, czy one w jakikolwiek sposób odpowiadają na to zapotrzebowanie. Do tej pory tak nie było, może w tej chwili przy nowym rządzie. Panowie, jest. No ja może jeszcze dodam mhm. do tego taką historię. Otóż ten największy program obrony przy... tarczy, tarczy Polski. Otóż, proszę Państwa, mamy właśnie z NCBR-ów finansujemy program rozwoju dwóch nowoczesnych trójwspółrzędnych radarów. Trzech właściwie. I te radary były przewidziane do tarczy Polski. Czyli na początku był to pomysł, że polskie radary, polski system zarządzania i kupujemy sobie do tego tylko rakiety i to integrujemy. Mało tego, część pieniędzy pozostaje w Polsce, nie trzeba będzie... Wy... Mało tego, serwis, proszę państwa, to nie jest tak, że sobie coś kupimy. Państwo myślicie sobie, że tak jak większość polskich polityków, kupujemy sobie coś, wydajemy pieniądze i śluz. Otóż nie. To jest dopiero 30% wydatków. 30% wydatków reszta to jest serwis, modernizacja i tak dalej. Teraz mamy dwa programy obrony przeciwlotniczej, Wisła i Nare. Wisła, średni zasięg. I do tej pory było, by, było to w ten sposób rozgrywane, że e, mieliśmy, bu, mieliśmy nasze detektory, czyli systemy radarowe i zarządzania, i mieliśmy kupić efektory, czyli tę pięć uderzeniową. Nagle wszystko się zmieniło, kupujemy w koncernie. Jednym akurat. Jednym. OK. E, ma Mało tego ten koncern chce sobie w ten sposób badania i rozwój sfinansować. Okej, okay, dobra. Natomiast mhm. mamy jeszcze Narew, w której to Narwi, to jest ten system średniego zasięgu, mniej, mniej, małego zasięgu i, i, i ultramałego zasięgu, w którym mamy wszystko, praktycznie tylko poskładać z, z klocków. Mało tego, kilka tych radarów jest już, jak powiedziałem, przez państwa podatki finansowane. Nie przekreślamy wszystko, kupujemy w całości, bo tak jest najłatwiej. Najłatwiej jest kupić, a potem się martwić i skąd wziąć pieniądze? Otóż za, zaczyna być tak, że tych pieniędzy do tej pory potencjalnie ogromnie jest mniej. I mam nadzieję, że to zmusi rządzących do spojrzenia zupełnie inaczej Panowie, na, na A już, już na zakończenie, jak, jak, jak prorokujecie, czy ten kontrakt dotyczący Karakali zostanie podpisany, czy też zostanie odrzucony i będzie nowy przetarg na, na nowy śmigłowiec? W moim, moim przekonaniu, w, moim przekonaniu, w moim przekonaniu to jeszcze oprócz tych wszystkich czynników, o których mówiliśmy, mamy jeszcze czynnik polityczny. Powstaje mhm. pytanie, czy w tej chwili dla rządu i z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej i przewidywanej przyszłej. Niewątpliwa awantura z państwem francuskim, bo Francja jest politycznie zawsze zaangażowana w swoje kontrakty zbrojeniowe, jest na rękę czy też nie. Ale to już oceni tak naprawdę rząd. Mm -hmm. Czy będzie się opłacało rozpoczynać taką właśnie batalię, no, również z punktu widzenia polskiej pozycji w tej chwili w Unii Europejskiej, czy być może dać sobie spokój, wynegocjować tylko w miarę rozsądny offset, chociaż znając Francuzów, ten offset pewnie nie będzie rozsądny, bo mm -hmm, oni tak, tak robią tam. zwykle. Nie to jestem była... w stanie ocenić z mojej strony tego, co będzie. Wobec tego nie zabieram no. głosu. Myślę, że to jest przedmiotem w tej chwili mm -hmm. niezły, niezłych utarczek, również lobbystycznych, proszę państwa. To była debata poranka, rozmawialiśmy o kontraktach zbrojeniowych. Moimi gośćmi byli Wojciech Łuczak i Wojciech Szewko. Dziękuję bardzo.